No to siup, sprawdziwy nowy palniczek. Palnik Mewa Spark, a w zasadzie EPG coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Czyli niebrandowana przez Mewę chińska kuchenka. 300 gramowy gaz napełniany gazem LPG. Jak widać, pali. W kubeczku 500 ml. Wody, co zresztą widać, i widać też, że palnik tak dość średnio odporny na wiatr. No to patrzymy, jak szybko się to zagotuje. Palnik dziwnie bucha płomieniem. Nie wiem, czy to wina palnika jeszcze nie przepalonego. No bo takich efektów na gazie LPG to jeszcze nie miałem. Minęła mniej więcej minuta. Palnik zaczął pracować poprawnie. Nie wiem. Może musiał wypalić się śmieci, które były w kuchence, a było ich sporo. Bądź się po prostu rozgrzać. 1,5 minuty gotowanka. Woda, jak widać, zaczyna już wydzielać gaz. Mniej więcej 2 minuty, 2 z kawałkiem. Chciałem pokazać, jak wygląda zakres regulacji, bo palę w tej chwili na mniej więcej 15-20% mocy chyba palnika, nawet mniej. Zakręcony. Full. Sądzę, że na ten 500 ml kubeczek to tak około 15% mocy, 20 to jest wszystko, co potrzeba. Mniej więcej 1/3 minuta gotowania. Woda już wyraźnie gorąca i paruje. Woda miała temperaturę pierwotną około 11 stopni. Na zewnątrz temperatura 22 stopnie. No ale cóż, no jak widać, kuchenka ma pełen potencjał, jest w miarę cicha, gdyż swobodnie mogę przy niej mówić. Choć na początku jej działanie wydawało się dziwne. Miejmy nadzieję, że to tylko potrzeba było wygrzać kuchenkę, żeby pozbawić ją z syfu zostawionego przez małe żółte rączki. 3 minuty, dosłownie 10 sekund po tym, jak skończyłem mówić, woda zagotowała się. Niecałe 3 minuty, 3,5 może, pół litra wody zagotowane. Sądzę, że będzie niezła.